Cześć, z tej strony Iwona. Dzisiaj taki film, w sumie taka ciekawostka, ponieważ jak wiecie, mam ustawiony karmnik i on się włącza codziennie już od kilku miesięcy, no w sumie już, już prawie rok, więc nie kilka miesięcy, bo kupiłam go w czerwcu w zeszłym roku. Do tej pory sprawuje się świetnie, baterie, nawet nie musiałam wymieniać baterii, ale to z tego względu, że teraz karmi tylko raz dziennie. Jest to taki dwukomorowy. Przesypane tam różne płatki i granulki. Zaraz to zobaczycie. Ale do czego zmierzam? Mianowicie nadchodzi godzina 16. I ten karmnik włącza się o godzinie 16. I zauważyłam, że właśnie chwilę przed, ryby są już takie właśnie niespokojne, gromadzą się na środku, czyli tam, gdzie zaraz będzie nasypany pokarm. Według mnie jest to przejaw inteligencji. Tak, wiem, że zaraz powiecie, że jak się dotknie palcem do szyby, to głupiki lecą i inne ryby też lecą. Ale tutaj jest zupełnie inna sytuacja, ponieważ chodzi mi o to, że jak właśnie ryba wyczuwa, że o danej godzinie będzie karmiona. Według mnie jest to fajne i specjalnie jestem odsunięta od zbiornika, specjalnie, żeby to nie było, że one na mój widok tak się tutaj kręcą. Nie, one mnie w tym momencie nie widzą, bo gdyby widziały, no to by nie było tej, nie byłoby to fajne, nie byłoby całej tej zabawy, o którą mi chodzi w tym filmiku. I zobaczcie, jak one się kręcą. I jak one już wypatrują, jak one już do góry patrzą i szukają. No zaraz będzie burczenie i zobaczycie, a do tego czasu można sobie popatrzeć na pinoje, jak ładnie urosły. To już są oczywiście po iluś selekcjach. Przed nimi też kolejne selekcje, ponieważ no wiadomo, że wszystkich sobie nie zostawię. Zwłaszcza, że one już są w sumie, większość z nich już jest gotowa nawet do zmiany domu, ale ciężko się rozstać. Oczywiście to, co widzicie, to są Pinoy i Philippine Blue. Kilka miotów. Na razie nie mam innych młodych, ponieważ rodziców się pozbyłam. To są już tylko moje rybki urodzone u mnie, wyhodowane i wyselekcjonowane przeze mnie. Podoba mi się ich kształt przede wszystkim, no i wysoka płetwa. Tam w tle się odbija kostka, niestety, no nie wyłączyłam, no ale już nie chcę tutaj nic ruszać. Przepływa sobie też fajny samiec czarnej ramirezy. Bardzo ładnie się wybarwił, zrobiło mu się takie, no zresztą jak widzicie. Nie doczekałam się młodych ramirezek, jeżeli już ktoś by o to pytał, zrezygnowałam. Zwłaszcza, że okazało się, że potomstwo wcale nie musi być takie fajne, ponieważ u znajomego wyszły same jakieś takie szarobure, więc trzeba by się było troszeczkę dłużej z nimi pobawić, potem kłaść maluchy na rodziców i tak dalej, i tak dalej. A ja niekoniecznie jestem skora, nie są mi aż tak potrzebne te czarne ramirezy, żebym musiała z nimi szaleć. Trochę się z nimi pobawiłam i wystarczy. No tak, zaraz się włączy. Zobaczcie, jakie już się nerwowe wyczekiwanie zrobiło. I fajnie, bo one zawsze są tak, rozpływają się po całym zbiorniku. A o tej godzinie już tak się właśnie zbierają. No, atmosfera zagęszczona, napięcie sięga już powoli zenitu. No. Podoba mi się po prostu to, jak to nagle zacznie się, a zresztą sami zobaczycie, jak to wygląda. Chyba, że dzisiaj mi się zepsuł karmnik i wtedy, kiedy nagrywam, to akurat coś tam się z
stanie, ale raczej nic takiego nie przewiduję. A no i dziękuję wszystkim za komentarze odnośnie alergii, którą dostałam na ręku i za wszystkie pocieszenia, w tym wszystkie privy. Dziękuję Wam za rady. Oczywiście postaram się już nie dotykać pokarmów i zobaczymy, czy to coś pomoże. O. Wygląda to trochę jak kula śnieżna, ale gwarantuję, że błyskawicznie będzie wszystko wyjedzone. Strasznie mi się podoba, jak one sobie tak zajadają. To, co opada na dno, to też proszę się nie martwić, ponieważ na dnie jest horda kirysów. No i przede wszystkim masa zbrojników Snow White i Green Dragon. Także zaraz sobie to wszystko pięknie będzie wyjedzone. No i tyle. No i dlaczego mam włączony ten karmik? Tam niektórzy się śmieją, że po co mi ten karmik, jak jestem w domu. No właśnie tak, po to, że przede wszystkim regularny posiłek. Ryby się przyzwyczaiły, że o tej 16 zawsze dostają. Tak jak widzieliście, czekają sobie tutaj. A po drugie, gdyby była jakaś sytuacja losowa, że na przykład źle się czuję, jestem chora albo no nie wiem, cokolwiek, to wtedy mam spokojną głowę i wiem, że przynajmniej raz dziennie moje ryby dostaną solidną porcję jedzonka. W przypadku krewetkariów, które mam, tam nie ma takiego problemu, bo no wiecie, no krewetek nie trzeba karmić codziennie. To nawet wiadomo, że krewetki powinno się karmić co 2-3 dni, ale z krewetkami nie mam takiego problemu, bo w przypadku jakiegoś wyjazdu wrzucam im po prostu liście, no i inne pokarmy. Natomiast gorzej z akwariami tarliskowymi, ale postanowiłam, że w razie czego kupię sobie po prostu więcej takich karmników. Te zdecydowanie polecam. A jeżeli kogoś ciekawi, jaki to karmnik, to polecam mój film z czerwca, gdzie jest dokładny opis i recenzja mojego karmnika. No i tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę miłej niedzieli i miłego przyszłego tygodnia. To na razie, pa!